Nigdzie się nie ukryją. Ukraińska armia pokazuje, jak działa Stugna-P Ukraina pokazała działanie rakiet przeciwpancernych. Nigdzie się nie ukryją. Ministerstwo Obrony Ukrainy wrzuciło do sieci nagranie, na którym widać działanie rakietowego systemu przeciwpancernego Stugna-P. Dzięki opracowanej przez państwowe kijowskie biuro projektowe Łucz broni udaje się niszczyć czołgi i pojazdy wroga. Od niemal miesiąca w Ukrainie trwają walki po tym, jak rosyjskie siły zbrojne wkroczyły na terytorium kraju. Ukraińcy stawiają agresorom czynny opór i robią to naprawdę skutecznie, z każdym dniem zadając nowe straty armii rosyjskiej. Najnowsze dane z Ukrainy mówią, że od 24 lutego Rosja straciła już ponad 14 tysięcy ludzi 450 czołgów. 1448 bojowych pojazdów opancerzonych, 205 systemów artyleryjskich, 72 wieloprowadnicowe wyrzutnie rakietowe, 43 systemy obrony przeciwlotniczej, 93 samoloty, 112 śmigłowców, 879 pojazdów kołowych, 3 jednostki pływające, 60 cystern i 12 bezzałogowców. Ministerstwo Obrony Ukrainy pokazuje działanie broni. Nigdzie się nie ukryją, w sieci pojawiło się opublikowane przez Ministerstwo Obrony Ukrainy nagranie przedstawiające skuteczność przeciwpancernego systemu Stugnape. Na filmie widać, jak ukraińscy żołnierze niszczą wrogie pojazdy za pomocą rodzimej broni. Praca bojowa systemu rakiet przeciwpancernych Stugnape. Rosyjscy okupanci nigdzie się nie ukryją, napisało w poście z nagraniem Ministerstwo Obrony Ukrainy. Wojna w Ukrainie. System rakietowy Stugnappe Rakietowy system przeciwpancerny Stugnappe został opracowany przez Państwowe Kijowskie Biuro Projektowe Łódź, będące jednym z wiodących w Ukrainie przedsiębiorstw, których celem jest rozwój broni rakietowej i systemów naprowadzania, a także specjalnego sprzętu wojskowego. Stugnappe to system rakietowy przeznaczony do niszczenia celów opancerzonych, w tym czołgów. Z pomocą tej broni można zniszczyć również maszyny lotnicze, jak chociażby pozostające w zawisie helikoptery. Stugna P składa się z umieszczonej na statywie wyrzutni oraz urządzenia umożliwiającego naprowadzanie. Całość wyposażona jest w półautomatyczny laserowy system naprowadzania.